Zaczynamy Adwent i jedno z głównych jego przesłań, zwłaszcza w tej pierwszej części Adwentu, to jest to, że kiedyś przyjdzie Pan na ziemię po raz drugi i zakończy to wszystko, w czym żyjemy. Że cała ziemia, cała historia będzie miała jakieś zakończenie i będzie to dobre zakończenie. O to w ogóle wołamy, żeby Pan przyszedł. Od tej pieśni na wejście, przez wszystkie teksty liturgii dzisiaj wołamy, żeby Pan przyszedł. Nawet w tej Ewangelii dzisiejszej, która nie mówi wcale o czasach powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię, też jest mowa o tym wołaniu o przyjście Pana. Setnik chce, żeby Jezus do niego przyszedł ze swoją łaską. Nawet się nie domaga, żeby przyszedł dosłownie do jego domu, tylko żeby przyszedł ze swoją łaską. Jezus mu obiecuje, przyjdę i uzdrowię go. Takie jest jego zapewnienie. I podczas kiedy wołamy o przyjście Pana, jest też zadanie po naszej stronie do wykonania i to zadanie polega na czekaniu. Tyle mamy do zrobienia, to jest po naszej stronie czekać na przyjście Pana, dlatego że nie jesteśmy w stanie Go w żaden sposób ani zmusić, ani przyspieszyć, ani pouczyć, kiedy ma przyjść, kiedy się ma to dokładnie wydarzyć. Jedyne, co możemy zrobić, to czekać. I w czasie Adwentu się uczymy czekania, które wcale nie musi być rzeczą całkowicie bierną, bo to się może tak odruchowo wydawać, że czekanie to jest jakaś zupełna bezczynność. Gdzieś czekam na spóźniający się autobus, więc chodzę w kółko, nie wiem, co ze sobą zrobić, nudzi mi się, zaglądam w telefon, chowam, po prostu się denerwuję, czekam na kogoś w domu albo w kolejce u lekarza, opóźnia się wizyta, nie mam co ze sobą zrobić. Więc chcemy się nauczyć w Adwencie czekania bardziej sensownego. I do tego mi się kojarzy taki obraz, który mi kiedyś mój kolega jeden podsunął. Faktyczna historia gdzieś wydarzyła się nad brzegiem któregoś z mórz na północy Europy, gdzie wielka fala wyrzuciła na brzeg wieloryba. I to nieszczęsne zwierzę o własnych siłach do wody z powrotem nie mogło wejść. I było to miejsce, gdzie też nie dało się wezwać żadnych służb, które by tam helikopterem wciągnęły wieloryba z powrotem. Więc jedyne, co można było zrobić w tej sytuacji, to czekać, żeby przyszła znowu wielka fala, która zabierze go w otchłań morza. Ale nie wiadomo było oczywiście, kiedy się to stanie i jak długo będzie trzeba czekać. Natomiast gdyby tak zostawić tego nieszczęsnego wieloryba na brzegu, to on by tam zdechł, usechłby i tyle z niego. Więc mieszkańcy okolicznej wsi postanowili o to zwierzę zadbać i przez cały ten czas, kiedy ono tam leżało, wiadrami polewali wodą, żeby nie wysechł to wielkie cielsko, którego nie byli w stanie ruszyć o własnych siłach. Polewali bez przerwy wodą, czekając na wielką falę. Nie wiem, jak się ta historia skończyła. Pewnie w końcu ta wielka fala przyszła. Załóżmy, że się to wszystko dobrze skończyło. W tej historii nie wiem, jak było. Jestem przekonany co do historii całego świata, że się dobrze skończy, że przyjdzie ta wielka fala, Chrystus na końcu czasów. Natomiast do tego czasu, kiedy się to stanie, nie wiem kiedy, nie wiemy kiedy, jest ta nasza rola dźwigania wiader, lania wody. Lubię ten obraz, dlatego że on pokazuje, że czekanie to jest tak naprawdę aktywne zajęcie. Że czekanie to nie jest marnowanie czasu, tylko je można dobrze wykorzystać. I tak naprawdę to była dosyć ciężka praca, żeby to utrzymać przy życiu tego wielkiego wieloryba. To czekanie to jest jednak jakaś aktywność. I takiego czekania się uczymy w Adwencie, po to słuchamy słowa, po to nieraz podejmujemy jakiś dodatkowy wysiłek, chcemy się jakoś zmobilizować, postawić się znowu do pionu. To jest zwykle czas jakiejś dla nas takiej mobilizacji, motywacji do podjęcia dobrych dzieł, Adwent. Więc to jest, po pierwsze, czekanie to jest zajęcie jakoś aktywne. I ono nie polega na tym, że w jakiś sposób zmusimy albo przyspieszymy przyjście Jezusa, tylko takie, że możemy się zająć
samymi sobą i sobą nawzajem. Zatroszczyć się o siebie i o siebie nawzajem. To jest jedyne, co mamy w mocy. Nie zmienimy całego świata, nie zmienimy postanowień Bożych, ale możemy zająć się, zatroszczyć się o siebie nawzajem. I to by była druga rzecz. Po pierwsze czekamy, po drugie troszczymy się o siebie nawzajem, a po trzecie myślę, że w czekaniu jest dobre i ważne, żeby się skupić na teraźniejszości. Podczas kiedy nasze oczy, wiary gdzieś są skierowane daleko w przyszłość nieokreśloną, w ten cel, którym jest powtórne przyjście Pana, to przeżycie tego oczekiwania jest dobre, jeśli się skupiamy na teraźniejszości, na moim konkretnym, małym zadaniu, które mam dzisiaj, to co, te wyzwania, które są dzisiaj przede mną, jak dobrze przeżyć dzisiejszy dzień, tę chwilę, tę Eucharystię. Myślę, że to jest właściwie mieć taką podwójną perspektywę. Ewangelia daje taką podwójną perspektywę nieraz. Jezus mówi o celu całego naszego życia, o celu wszechświata, a z drugiej strony zachęca do tego, żeby się angażować w życie tu i teraz. Dosyć ma dzień swojej biedy, kiedy Jezus mówi. Takie są moje propozycje na te pierwsze roraty.